Suwalczanie powoli zaczynają przymierzać się do obchodów 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Obchody centralne odbędą się 10 kwietnia w Warszawie. W naszym mieście, w kościele pod wezwaniem świętego Aleksandra, odbyła się w niedzielę msza święta upamiętniająca tragiczne zdarzenia sprzed 7 lat. Skąd katedry suwalczanie przemaszerowali do Państwowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Tutaj odczytano listę ofiar katastrofy smoleńskiej. Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Krzysztof Putra, wicemarszałek Sejmu RP. Jerzy Majdziński, wicemarszałek Sejmu RP. Głównym inicjatorem uroczystości jest Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych. Dziękuję panie dyrektorze, że szkoła, którą pan kieruje od lat, od tych kilku lat, nie tylko od roku, bo to może byłoby łatwiejsze, ale również w tamtym czasie, w tamtych latach, kiedy tak naprawdę pamięć o Smoleńsku była skazywana albo na nieobecność, albo na fałsz, to jednak trzeba było pewnej odwagi pod rządami naszych poprzedników, którzy prawdy nie chcieli, w koalicji PO-PSL. Trzeba było pewnej odwagi, zwłaszcza gdy się reprezentowało instytucję publiczną, podległą tym władzom ówczesnym, które robiły wszystko, żeby prawdy nie poznać. Zdaniem Zielińskiego, pomimo upływu lat, nasza wiedza o przyczynach tragedii jest wciąż marginalna. Winą obarcza za to przedstawicieli poprzedniej ekipy rządzącej z premierem Donaldem Tuskiem na czele. Oddał te dowody Rosji. Nastąpiło porozumienie pomiędzy Donaldem Tuskiem a prezydentem Federacji Rosyjskiej, Putinem, i te lata, które mijają, to jest właśnie skutek tamtych decyzji. Gdyby wtedy podjęto inne decyzje, jestem przekonany, że prawdę byśmy już o przyczynach i okolicznościach katastrofy znali. Naszym obowiązkiem jest dążyć do tego, żeby jak najszybciej tę prawdę poznać, wszystkie okoliczności wyjaśnić. To jest zadanie państwa, a zadanie wszystkich nas jako Polaków jest pamięć o tych, którzy zginęli, i wypełnienie ich testamentu, który po sobie pozostawili. Zdaniem wiceministra do wyjaśnienia okoliczności małymi krokami zbliża się dopiero powołana przez PiS Komisja do spraw zbadania przyczyny katastrofy smoleńskiej. Artystycznym zwieńczeniem obchodów był koncert pamięci. W przyszłym tygodniu analogiczne obchody odbędą się w Augustowie i Sokółce.